Czy Polska przekaże Ukrainie swoje samoloty, a jeżeli tak, to jakie to będzie mieć konsekwencje dla naszego bezpieczeństwa? O tym w rozmowie z doktorem Jakubem Majewskim. Paweł Chmielewski, PCH24TV. Szczęść Boże. Witam Szanowni Państwo w programie Jaka jest Prawda, a dzisiaj moim gościem pan dr Jakub Majewski, publicysta, z którym często rozmawiamy dzisiaj o bardzo trudnej sytuacji na Ukrainie. Kłaniam się, szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzisiaj jako główny temat ewentualność wysłania na Ukrainę polskich samolotów. Polska póki co taką ewentualność raczej odrzuca głosami różnych państwowych urzędników, ale w innych krajach mówi się o tym różnie i zwłaszcza Anglosasi wydają się nawet chyba zachęcać Polskę do wykonania takiego kroku. Dużo w każdym razie i Amerykanie i w Wielkiej Brytanii też o tym mówią i o tej perspektywie, co by to dla Polski oznaczało, co by to oznaczało dla Ukrainy, co by to oznaczało dla NATO, dzisiaj będziemy rozmawiać. Zanim przejdziemy do szczegółów naszej rozmowy, zachęcam Państwa do wspierania naszej telewizji. To można robić tak, jak jest rozpisane pod tym nagraniem, a to wsparcie zostanie wykorzystane również w ten sposób, że otrzymają Państwo dostęp do filmu Bóg o Najświętszym Sakramencie. To jest dzisiaj szczególnie dla nas ważne, żebyśmy pamiętali o tej najważniejszej prawdzie w naszej wiary, czy przynajmniej jednej z najważniejszych, że jest Bóg realnie obecny pod postaciami eucharystycznymi. O tym często niestety zapominamy. Warto sobie przypominać, ten film jest właśnie do tego okazją. A przechodząc już do naszego tematu, panie doktorze, czy w pańskiej ocenie byłoby dobre z perspektywy polskiego bezpieczeństwa i krótko i długoterminowego przekazanie Ukrainie samolotów, zwłaszcza polskich MiG-29? Tu trzeba by od razu na początku rozrysować takie rozdzielenie na dwa odrębne tematy, mianowicie, bo możemy na to patrzeć pod kątem politycznym i możemy na to patrzeć pod kątem właśnie naszego bezpieczeństwa i też kwestii wojskowych generalnie rzecz biorąc. Więc pod kątem politycznym, oczywiście angażując się bardziej w pomoc dla Ukrainy, zwiększamy zagrożenie tego, że staniemy się właśnie stroną w tej wojnie, czego myślę, że możemy wszyscy się zgodzić, że byłoby to śmiertelne zagrożenie dla Polski, jako że po prostu nasze siły zbrojne nie są w żaden sposób przygotowane na to, żeby w tej wojnie brać udział w sposób sensowny i przyczynić się w jakikolwiek sposób do zwycięstwa strony ukraińskiej, a co gorsza, biorąc pod uwagę, że Rosjanie ostrzegają przed ewentualnym użyciem broni atomowej, no nie wiemy, czy to zrobią, ale jeżeli jest takie ryzyko, no to powinniśmy tym bardziej bardzo ostrożnie patrzeć na te kwestie polityczne. Więc oczywiście jest też w naszym interesie politycznym i w interesie naszego bezpieczeństwa, żeby jednak Ukraińców wspierać. Tutaj myślę, że nikt chyba też nie ma wątpliwości, to znaczy wiemy, że są takie osoby, które mają wątpliwości, ale wydaje mi się, że one przeważnie jednak oglądają nas, że tak powiem, służbowo, więc nikt raczej nie ma wątpliwości, że bardziej w interesie polskiego bezpieczeństwa jest Ukraina na wschodniej granicy, aniżeli Rosja na wschodniej granicy. Natomiast nasze możliwości wsparcia właśnie są bardzo ograniczone. Czy bylibyśmy w stanie im przekazać te myśliwce w taki sposób, żeby to nie zaogniło politycznej sytuacji? Być może by się dało znaleźć na to sposób. A jakie to mogłoby być rozwiązanie? Bo dzisiaj choćby Gazeta Wyborcza pisała o tym, że polskie MIG-i już czekają na to, żeby zostać przemalowane i żeby z nich wyjąć różne komponenty czy części wskazujące na to, że to jest część tak zwanych sił zbrojnych NATO. Więc jak można byłoby tak dać MIG-i Ukraińcom, żeby jednak Rosja nie zdenerwować? To w ogóle realne? Tak, też chyba widziałem właśnie ten artykuł. To jest realne, ale to wszystko zależy od tego, o jakich ramach czasowych mówimy, bo wiadomo, że przede wszystkim jesteśmy cały czas uważnie obserwowani przez Rosjan. Jeżeli wszystkie nasze MIG-i by nagle zniknęły ze swoich baz i poleciały tutaj do Bydgoszczy właśnie, żeby do warsztatów naprawczych, żeby zostać zmodyfikowane odpowiednio, myślę, że możemy podejrzewać, że strona rosyjska by to jednak mogła zauważyć. Nie byłoby to takie łatwe, ponieważ te myśliwce gdzieś bazują. Tak przyznam, że akurat nie rzuciłem na to okiem, bo wystarczyłoby spojrzeć właśnie na nasze bazy lotnicze, czy to w Malborku, czy w innych miejscach, gdzie te myśliwce stacjonują i zobaczyć, ile mamy tam krytych hangarów, a ile z tych samolotów normalnie na co dzień stoi po prostu
na płycie lotniska. Bo jednak bardzo często w bazach wojskowych jest tak, że te myśliwce stoją na płycie lotniska. Jeżeli one tam stoją, no to satelity rosyjskie odnotują ich nieobecność, prawda? To jest oczywiste dosyć. Można chyba też się domyślać, że biorąc pod uwagę wagę politycznej takiej decyzji, to nie jeden rosyjski agent w Polsce wiedziałby, co się święci i mógłby niezależnie od satelit poinformować Rosjan o podjętej w Polsce decyzji. Oczywiście, tak. Przy czym też generalnie rzecz biorąc, ilekroć państwa pomagają innym państwom właśnie dostarczając im sprzęt w sposób, który ma być zakamuflowany, to wcale niekoniecznie chodzi o to, żeby nikt tego nie wiedział. Nie chodzi wcale o to, żeby druga strona tego nie wiedziała. Chodzi o, jak to się ładnie po angielsku nazywa, plausible denial, czyli to, żeby dało się wiarygodnie temu zaprzeczyć. Czyli żeby nie było udokumentowane to, jak te myśliwce przelatują z Polski do Ukrainy, żeby nie było widoczne, jak te myśliwce są przemalowywane, żeby po prostu się nie dało tego udowodnić i również właśnie, żeby potem, jeżeli taki myśliwiec zostanie zestrzelony, no jest dosyć duże prawdopodobieństwo, że przynajmniej parę z takich myśliwców by zostało wtedy zestrzelone, jeśli nie wszystkie z biegiem czasu, no to wtedy, żeby ktoś, kto będzie ten wrak analizował, żeby nie mógł wykryć, że aha, to jest polski MiG-29. Przy czym właśnie te MiG-29 polskie, one rzeczywiście się różnią troszeczkę od MiG-ów 29 ukraińskich, no bo właśnie my dostaliśmy te MiG-i, przede wszystkim one były produkowane w innych okresach, nasze pochodzą przeważnie z tego, co się orientuję w tej chwili, przeważnie pochodzą z tej partii, którą dostaliśmy po byłym NRD, od Niemców, bo jeszcze mieliśmy troszeczkę wcześniej naszych własnych MiG-ów, no ale to już by musiał ktoś z wojska się wypowiedzieć na temat tego, które z nich przetrwały, a które nie przetrwały, bo wiadomo, że jest zużycie materiałów tych MiG-ów, pierwotnie mieliśmy znacznie więcej, teraz już zostało ich tylko 29 formalnie, a to inna kwestia jest, ile z nich tak naprawdę lata. No ale w każdym razie one się różnią właśnie troszeczkę wnętrznościami, także to nie jest tylko kwestia przemalowania znaków, ponieważ będzie się dało z awioniki, z innych podzespołów właśnie samego myśliwca, będzie się dało rozpoznać, czy to jest jeden z tych modyfikowanych dla nas, czy to jest jeden z ukraińskich oryginałów. A więc Rosjanie i tak by to zauważyli, ale dlaczego w ogóle, panie doktorze, jest taka afera wokół samolotów akurat? Przecież Polska przekazuje Ukraińcom różne rodzaje broni, także takiej, która służy do ostrzeliwania i rosyjskich maszyn i do strzelania do rosyjskich żołnierzy. Dlaczego te samoloty miały tutaj by być ewentualnym casus belli, jak to się nazywa? Tak, same samoloty ściśle mówiąc nie byłyby casus belli jako takim. To jest po prostu kolejny sprzęt, no być może rzeczywiście Rosjanie by się troszeczkę oburzyli, że to jest jednak znacznie większy i droższy sprzęt, więc pod tym względem oczywiście byłoby to postrzegane jako kolejna eskalacja. Szczerze wątpię, żeby samo to, że dostarczymy samoloty, sprawiło, że Rosja zdecyduje się wypowiedzieć nam wojnę. Zresztą, ale jednak niektórzy nasi sojusznicy przed czymś podobnym ostrzegają, tak? Zacytuję słowa Bena Wallace'a, czyli brytyjskiego ministra obrony, który mówi, że Polska oczywiście sama podejmie decyzję, ale stanie wtedy w obliczu bezpośrednich konsekwencji. Tak. I tu właśnie wchodzą takie drobne niuanse. Jeżeli miałby pan dostarczyć samolot z Polski na Ukrainę, w jaki sposób by to pan zrobił? No, przyznam, że nie będę na to pytanie odpowiadał, ponieważ nie mam o tym większego pojęcia. Aha. No, logika jest oczywista. Skoro dostarczamy jakiś pojazd i ten pojazd jest w stanie się poruszać samodzielnie i jest w stanie przekroczyć tę granicę samodzielnie, to logiczne jest, żeby tym pojazdem po prostu tę granicę przekroczyć, prawda? Czyli żeby albo polski pilot wsiadł gdzieś tam po polskiej stronie granicy i przeleciał tym samolotem do Lwowa, gdzie by odebrali go ukraińscy piloci, albo ukraińscy piloci by przybyli przez granicę do nas i wsiedliby do tego samolotu i przelecieli do siebie. W jednym i drugim przypadku mówimy o bezpośrednim zaangażowaniu Polski w wojnę. I to jest ten niuans, który tutaj jest istotny, ponieważ jeżeli polskie myśliwce pod kontrolą polskich pilotów przekraczają granicę do Ukrainy, to jest otwarte udzielenie wsparcia wojskowego. Nie dostarczenia sprzętu, ale wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Analogicznie, jeżeli pozwolimy na to, żeby ukraińscy piloci startowali maszynami bojowymi z naszych lotnisk,
to to również jest ewidentnie zaangażowanie się w wojnę. Czyli jak rozumiem, tutaj kwestia główna to jest osoba pilota. Kwestia główna jest sposób dostarczenia. Podejrzewam, że... Ale amunicję też przecież no, nie przerzucamy jej pod ziemią ani morzem, tylko też ktoś się zawozi, kto się odbiera. Tak, ale amunicji nie wystrzeliwujemy po naszej stronie granicy i ona nie ląduje po tamtej. To jest start myśliwcem i przelecenie nim przez granicę jest równoznaczne z użyciem tego myśliwca w sposób bojowy. Zauważmy, że tureckie drony, które są tam dostarczone, one nie lecą na Ukrainę. One są dostarczane innymi drogami po prostu. I gdyby, i właśnie myślę, że gdyby się dało tak stosunkowo bezboleśnie te myśliwce po prostu przetransportować no, na lawetach na przykład, albo koleją, to by budziło znacznie mniejsze kontrowersje. Problem polega na tym oczywiście, że te myśliwce są dosyć duże i ciężko jest je przetransportować w taki sposób. Czasami się zdarza, to raz na kilka lat się słyszymy o takiej sytuacji w Polsce właśnie, że jakieś muzeum, czy to Kraków, czy Warszawa, nabyło nowy myśliwiec skądś tam i dostajemy takie informacje, że tą drogą się będzie ten myśliwiec poruszał. On tam będzie oczywiście nie samodzielnie, nie będzie jechał całą drogę, ale będzie tam odpowiednio zabezpieczony i będzie ciągnięty. I takie informacje dostajemy dlatego, że po prostu ten myśliwiec wtedy zajmuje całą tą drogę. Więc to, a mówimy o jednym takim samolocie, prawda? A tutaj mówimy o... No, o być może nawet 20, nie jestem pewien, ile tam tak naprawdę tych samolotów działa. Możemy bezpiecznie zakładać, że nie więcej niż 20 z naszych 29 jest sprawnych w dowolnym momencie, ale ile tam dokładnie. Tak czy inaczej mówimy o no, zdecydowanie większej ilości tych samolotów. No i co? Czy przejedziemy nimi przez granicę, a może przepchniemy je przez granicę, skoro nie chcemy, żeby pilot w nich siedział? No, jest to dylemat rzeczywiście i nie jestem pewien, czy na ten dylemat jest jakieś tak naprawdę rozwiązanie, bo co innego pozostaje? Przelecieć tymi samolotami drogą okrężną do jakiegoś neutralnego kraju i stamtąd przelecieć, ale no to wtedy... To wtedy z kolei ten neutralny kraj musi się na to zgodzić, licząc się z ewentualnymi konsekwencjami. Inną alternatywą, trudniejszą, stawiającą większe wyzwania właśnie z punktu widzenia logistyki, byłoby po uprzednim przemalowaniu tych samolotów w Polsce, przekazanie ich w ręce ukraińskich pilotów w Polsce, czyli mówimy o działaniach, które gdyby były wykryte, by stawiały na stanie wojny, przelecieć nimi poniżej pułapu radarów na Ukrainę. Nie trzeba lecieć szczególnie daleko, bo przecież można z lotniska niedaleko Przemyśla przelecieć na lotnisko pod Lwowem albo na południe do Iwano-Frankowska, jeżeli obawiamy się, że w Lwowie mogłoby za dużo obserwatorów być. Ale tak czy inaczej, lot myśliwcem bojowym na bardzo niskiej wysokości nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy, a i tak jest pewne ryzyko, że ktoś to jednak zauważy. Więc no nie ma sytuacja zbyt łatwych po prostu możliwości. Niezwykle trudna. A w takim razie jak ocenia pan motywy, dla których ten temat tak mocno wraca w ostatnich dniach? Rozumiem oczywiście, że prezydent Zełenski do tego nawołuje, żąda, oczekuje tych myśliwców, ale dlaczego zarówno Amerykanie, jak i Brytyjczycy no, wydają się Polaków bynajmniej nie zniechęcać do takiego kroku? Jest to bardzo ciekawe właśnie, skąd ten temat wypłynął, bo tutaj zdania są jak gdyby podzielone, bo chyba pierwszy raz w opinii publicznej czy ten temat zaistniał, kiedy Ukraina na Twitterze ze wszystkich miejsc, prawda, to jest absurd samo w sobie, pojawiła się taka informacja, że ukraińscy, że no jest zgoda, żeby przekazać te myśliwce i że będą nawet mogli ukraińscy piloci właśnie startować do lotów bojowych z polskich lotnisk. I jakie były motywacje ukraińskiego ministra, który te informacje podał, możemy się tylko domyślać. Ukraina oczywiście, co rozumiemy, chociaż mamy prawo tego nie akceptować, w sensie, że nie musi się to podawać, wręcz nie powinno, Ukraina stara się wciągać inne państwa w tą wojnę. To jest oczywiste, że co i rusz pojawiają się takie oświadczenia, które jak gdyby sugerują, że może ktoś im więcej pomaga, co i rusz pojawiają się nawoływania do tego, żeby jeszcze bardziej się zaangażować, zwłaszcza ustawienia tej strefy zakazu lotów nad Ukrainą, co myślę, że też wielu naszych widzów nie do końca orientuje się, co to znaczy ustalenie strefy lotów nad jakimś krajem.
bo to nie znaczy tylko tego, że my mówimy, że tam nie wolno latać i nasze myśliwce będą ten teren patrolować. Tylko będziemy też powstrzymywać innych przed lataniem. To będziemy powstrzymywać, też będziemy też chronić nasze myśliwce. Jeżeli mówimy, że my tutaj możemy latać, a nikt inny nie może, no to co mają do powiedzenia rosyjskie systemy przeciwlotnicze? No jednak coś mają do powiedzenia, prawda? Więc w tym momencie oznacza to, że zaczynamy angażować się w neutralizowanie tych systemów przeciwlotniczych. Ale w tym momencie mówimy o tej strefie zakazu lotów, nie o wysyłce polskich myśliwców. Tak, tak, tak. Więc to tak tylko właśnie chciałem zwrócić na to uwagę, bo często tak, bo chociażby w Stanach w tej chwili widzę, opinia publiczna się coraz bardziej przychyla ku temu, żeby domagać się tej strefy zakazów lotów i naprawdę musimy mieć świadomość, co to oznacza, że to nie jest akcja, którą można przeprowadzić bez angażowania się w stan wojny. To jest akcja, która wymaga w wielu momentach po prostu strzelania do Rosjan. Więc bądźmy bardzo ostrożni z zachętami do tego i bierzmy to pod uwagę, że oczywiście w interesie Ukrainy, no rozumiemy to, Ukraina jest sama w tej sytuacji i bardzo by chcieli, żeby Zachód jej pomógł, zwłaszcza, że chyba odnoszę wrażenie, że Ukraina nieszczególnie podejrzewa o to, że Rosjanie by rzeczywiście użyli broni atomowej, a być może po prostu zakłada, że gdyby użyli nawet, to nie użyliby jej na Ukrainie, tylko właśnie ewentualnie na wojska natowskie. Więc być może z tej perspektywy... Czyli motywacje ukraińskie są, można powiedzieć, dosyć jasne i czytelne, ale co z Amerykanami i Brytyjczykami? Dlaczego oni mówią o tym zielonym świetle dla Polski? Dlaczego mówią o tym, że mamy podjąć tę decyzję i nas oczywiście od razu wesprą? To znaczy, to nie jest jeszcze do końca takie jasne i czytelne, ponieważ co innego jest nawoływać do tego, żeby ktoś się zaangażował, a co innego jest powiedzieć, że ktoś się zaangażował, że ktoś obiecał nam coś. Więc tu bym podejrzewał, że jednak... To wynikało po prostu bardziej z tego, że Ukraina wybiegła przed szereg, czyli że były prowadzone rozmowy, te rozmowy być może zmierzały w dobrą stronę i ktoś postanowił może szturchnąć te rozmowy do przodu, postawić nas przed faktem dokonanym na przykład, a może po prostu ktoś tak optymistycznie zakładał, że to już jest pewne, więc możemy to od taką informację podać. Tak czy inaczej ta informacja się wtedy pojawiła. Również niektórzy europejscy notable na ten temat mówili właśnie, że jest taka możliwość i w zależności od tego, jak różne osoby tłumaczą tę wypowiedź, to właśnie pana Borrella, to albo była mowa o możliwości, albo o tym, że taka decyzja właściwie już została podjęta, więc to też dawało się na różne sposoby opacznie zrozumieć. No i dopiero mocna reakcja Polski zastopowała właśnie to, że nie, tutaj nic nie było takiego ustalone, stop. I podejrzewam, że to też bardzo mocno powstrzymało rozmowy, które musiały tam się wtoczyć, bo ten temat na pewno nie pojawił się tak po prostu. To nie jest tak, że... Mówią o tym wprost Amerykanie, że takie rozmowy się toczą, tak, czy toczyły. Tak, Amerykanie o tym mówią właśnie, że te rozmowy się toczą. Brytyjczycy też o tym mówią. I znowu, dzisiaj właśnie słyszeliśmy słowa brytyjskiego ministra na ten temat i też bym przestrzegał, żeby zwracać uwagę szczególnie na sposób, w jaki te informacje są potem przekazywane, ponieważ w tłumaczeniu często się gubi po prostu się czasami gubi słowa. I z tego, co zaobserwowałem, w polskich mediach mówi się, pomija się jedno bardzo ważne słowo w tym kontekście, mianowicie, że właśnie, że to jest bilateral, że to jest kwestia dwustronnych relacji między Polską a Ukrainą. Czyli Polska, stanowisko Polski obecnie jest takie, że jeżeli przekażemy te myśliwce, jesteśmy na to otwarci, żeby coś takiego zrobić, ale to musi być wspólne działanie NATO. Amerykanie mówią, no zobaczymy, co z tego wyjdzie, to raczej jest sprawa Polaków, ale my pracujemy nad tym, że zastanawiamy się, czy możemy im dostarczyć coś w zamian. Natomiast Brytyjczycy tutaj powiedzieli, że to jest dwustronna sprawa między Polską a Ukrainą, co sugeruje, że stanowisko Wielkiej Brytanii w przypadku, gdyby to miała być decyzja NATO, byłoby negatywne. I podobnie możemy zakładać, że inni państwa, które są członkami NATO, chociażby Węgry, też byłyby przeciwne takiemu rozszerzeniu zaangażowania. Więc wydaje mi się, że te rozmowy gdzieś one się zaczęły w tle i one właśnie zaliczyły taką bardzo mocną barierę, jaką jest to, że... Przecież dobrze, po ostatnich dwóch latach studiów mi to przychodzi mówić, ale polski rząd się zachował rozsądnie.
polski rząd powiedział, ale no nie, my sami nie zgodzimy się na to, nie pójdziemy czyli, przed szereg. Czyli jak rozumiemy, panie doktorze, przesadzone są takie sformułowania, które często się dzisiaj pojawiają w mediach społecznościowych od kilku dni tak naprawdę, że Anglosasi próbują Polskę wciągnąć w tę wojnę, zachęcając nas do tego, abyśmy przekazali samoloty Ukrainie i w ten sposób no, też stali się stroną konfliktu. Nie wierzę, żeby Anglosasi chcieli w ten sposób, to znaczy może inaczej, może bardziej szczegółowo. Opinia publiczna w krajach anglosaskich obawiam się, że będzie coraz bardziej skłaniać się ku temu, żeby jednak pójść na wojnę. I musimy liczyć się z takim zagrożeniem. W tej chwili, przynajmniej zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, środowiska rządowe są bardzo przeciwne dalszej interwencji. Ale środowiska rządowe też są, składają się z różnych warstw, prawda? Nie mówimy tutaj o tym klasycznym rozdzieleniu między deep state a tym powierzchownym państwem, ale mówimy też o chociażby o przemyśle, chociażby o rozmaitych lobbystach, którzy w Stanach mają ogromne znaczenie. I ci lobbyści, którzy często mają wpływ na poszczególnych senatorów, poszczególnych kongresmenów, oni, jest siłą rzeczy pewna grupa, która ma interes w tym, żeby jednak ta wojna może niekoniecznie wybuchła na większą skalę, ale żeby przynajmniej się nie zatrzymała, żeby przynajmniej te dostawy trwały i żeby jakoś to zaangażowanie może zwiększać. Także to też warto to brać pod uwagę, że tam się różne interesy kotłują i też cały czas jest oczywiście ta kwestia dwustronnej walki między demokratami a republikanami, która niestety w ostatnich latach bardzo, podobnie jak w Polsce, to bardzo mocno już poszło w tą stronę, gdzie nie patrzymy, czy coś jest słuszne, tylko jeżeli mówi to druga strona, to znaczy, że my mówimy dokładnie na odwrót. I jest takie ryzyko właśnie, że różni senatorowie, zresztą jeden z senatorów republikańskich nawoływał do tego, żeby się znalazł jakiś Brutus który w Rosji, który by odpowiednio potraktował Putina. To więc bardzo poważne słowa w perspektywie relacji dwustronnych tych krajów. Delikatnie mówiąc, są to słowa dramatyczne. To bardzo delikatnie to ujmując. Generalnie, gdyby sytuacja polityczna w Stanach wyglądała w miarę normalnie, to ten człowiek by następnego dnia bardzo przeprosił i zrezygnował ze swojego urzędu, pomimo że jest tylko senatorem, czyli nie jest członkiem rządu. Bo to było bardzo dalekie przekroczenie wszelkich granic. Nawoływanie do zabójstwa głowy państwa innego kraju, zwłaszcza w sytuacji, gdzie w Stanach Zjednoczonych od wielu lat obowiązuje zakaz promowania takich działań, w innych krajach, bo były czasy, kiedy CIA takie rzeczy robiło, ale w tej chwili to jest zdecydowanie niedozwolone, no to jest karygodne co najmniej, zwłaszcza w tej sytuacji. Więc czy Anglosasi bardzo chcą nas w to popchnąć? Wydaje mi się, że nieszczególnie. Oni patrzą na to jako pewną możliwość wsparcia Ukrainy, jeżeli to by się dało zrobić. I zauważmy, że właśnie Amerykanie tutaj, oni mówią o takiej możliwości, żeby nam w zamian dostarczyć te myśliwce F-16 zamiast za te MiG-29. Więc to też nie jest tak, że oni koniecznie by chcieli nas wepchnąć do tego, żebyśmy my po prostu tutaj na hura poszli, coś tam zrobili, stracili swój sprzęt i tyle z tego mieli. Też niewątpliwie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że zaangażowanie Polski i ewentualna odpowiedź Rosji by miała bardzo poważne konsekwencje dla całego NATO. Chociaż uwaga, bardzo ważny szczegół. Gdyby Polska właśnie w ramach tych dwustronnych relacji zdecydowała się na pomoc dla Ukrainy, to mam poważne wątpliwości, czy artykuł 5 NATO by obowiązywał w przypadku reakcji rosyjskiej. Dlatego sprawa jest szczególnie niebezpieczna. Tak, ponieważ to nie byłby wtedy atak na Polskę jako taki, tylko byłby to odwet za ofensywne działania Polski. I to takie, prawda? Które zostały podjęte wyraźnie bez współpracy z NATO. Dokładnie tak, więc jeżeli Polska by miała, jeżeli sprawy by miały zmierzać w tym kierunku, gdzie Polska by to sama dwustronnie właśnie z Ukrainą rozwiązała, to byłoby to naprawdę niesamowite zagrożenie dla Polski pod tym względem. Biorąc pod uwagę również, i tutaj proponowałbym jeszcze chociaż parę minut poświęcić na aspekt militarny tego, że mówimy o oddaniu
potencjalnie 29 z naszych myśliwców, gdzie no, oczywiście mówimy o oddaniu tych sprawnych, ale te niesprawne, umówmy się, dla nas się nie liczą, prawda, w kwestii obrony kraju. Więc w tym momencie zostajemy z samymi tylko myśliwcami F-16. Blisko połowy naszej floty myśliwców by w tym momencie wyparowała, jeżeli byśmy je przekazywali. Więc ewentualny odwet ze strony Rosji, nawet gdyby to był tylko odwet w formie jakichś nalotów czy czegoś takiego, jak to nieraz Amerykanie mają w zwyczaju, że no nie wrzucimy tam wojska, tylko po prostu spuścimy parę bomb w odwecie, to nawet z takim odwetem trudno byłoby nam na niego zareagować. Znaczy, że byśmy mieli o tyle trudniej, żeby przechwycić ewentualny rosyjski nalot czy ewentualne rosyjskie pociski sterowane i je unieszkodliwić zawczasu, prawda? No byłoby to o tyle trudniejsze. I nawet w przypadku, kiedy mówimy o takim wariancie, gdzie wszystko idzie dokładnie tak właśnie po naszej myśli, czyli zgadzamy się w ramach jakichś działań NATO przekazać te myśliwce i mamy obietnicę, że w zamian za to dostaniemy myśliwce F-16, mam nadzieję, że przynajmniej w równomiernej ilości albo w większej, ponieważ jest to jednak inna klasa nieco sprzętu, nawet wtedy rodzi się takie pytanie, no dobrze, ale myśliwce nie rosną na drzewach. Co w międzyczasie, mówiąc krótko. Co w międzyczasie? Ile czasu to zajmie? Rzeczniczka Białego Domu wczoraj mówiła, że normalnie takie sprawy zajmują lata, żeby dostarczyć te myśliwce, prawda? Oczywiście ona mówiła to w takim kontekście, że zastanawiamy się nad tym, co zrobić, żeby to mogło potrwać szybciej, czyli widzimy, że takie myśli się tam pojawiają. Mimo wszystko dni to na pewno nie potrwa, ani tygodni. Dni to nie potrwa, ani tygodnie, a jeżeli by to potrwało dnia albo tygodnie, to co by to oznaczało? To by oznaczało, Amerykanie nie mają na składzie jakichś świeżo wyprodukowanych myśliwców F-16, które mogą po prostu dowolnego dnia przesłać na inny koniec świata w ramach prezentu, więc jeżeli byśmy dostali natychmiast w jakimś trybie za parę dni czy za parę tygodni te myśliwce, to byłby sprzęt używany. To byłby sprzęt używany, który na przykład jakaś jednostka amerykańska oddaje, no bo Amerykanom rzeczywiście byłoby na to stać, żeby po prostu uziemnić jakąś swoją jednostkę i szczególnie Gwardii Narodowej i przekazać nam te myśliwce. Dałoby się w ten sposób to zrobić, ale wtedy no, zamienił stryjek siekierkę na kijek, prawda? Dostalibyśmy zamian za nasze, co prawda rzeczywiście mocno wyeksploatowane myśliwce MiG-29, dostalibyśmy w zamian wyeksploatowany F-16. No, mówiąc krótko, tak. żaden interes w tym przekazywaniu Ukrainie samolotów. To znaczy, interes by był, gdyby się dało to zrobić właśnie w taki optymalny sposób, że rzeczywiście... Ale biorąc pod uwagę jednak te uwarunkowania, wszystko wskazuje tak. na to, że ryzyka zdecydowanie przeważają. Tak, chociaż też... Znaczy ryzyka jak najbardziej przeważają i pod tym względem jest to... No nie jestem przekonany, czy jest to w jakikolwiek sposób gra warta świeczki. Natomiast też dobrze przy tej okazji przypomnieć naszej publiczności o tym również, że te samoloty i tak trzeba w najbliższym czasie zastąpić. MiG-29, one to są... Te samoloty, one, to nie jest tylko kwestia tego, że sam samolot został zaprojektowany w latach 70., prawda? Tylko to jest kwestia tego, że te samoloty, one zostały wyprodukowane w latach 80., te, które my mamy. I w związku z tym to są samoloty, które wysłużyły już ponad 30 lat. One niedługo, one już teraz co i rusz mają kłopoty. Przecież 3 lata temu zostały wszystkie uziemnione na chwilę, kiedy się okazało, że jest zagrożenie związane z tym systemem katapultowania pilota, że nie działa sprawnie. Co i rusz, można odnieść wrażenie, że w ostatnich latach jednak ta częstotliwość awaryjnych lądowań naszych MiG-29 nieznacznie, ale wzrosła. Więc te samoloty, one rzeczywiście nadają się tylko i wyłącznie do tego, żeby je komuś przekazać, żeby jakoś na tym jeszcze skorzystać, prawda? Jedyna może niekoniecznie w takiej sytuacji. Tak, jedyna kwestia jest taka, żeby na tym rzeczywiście skorzystać i żeby nie ryzykować na tym wojną atomową, bo to chyba jest jednak istotny szczegół.
Szczegół jest bardzo istotny, panie doktorze. W takim razie już na koniec, troszkę zmieniając wątek, ale tylko troszkę. Jedno ogólne pytanie, jakby pan na dzisiaj po tych dotychczasowych walkach, tych dotychczasowych negocjacjach między różnymi stronami, różnymi podmiotami politycznymi zarysował strategiczną perspektywę dla tego konfliktu, jeżeli można coś w ogóle na ten temat powiedzieć w kilku zdaniach? Robi się coraz trudniej coś powiedzieć na ten temat w kilku zdaniach. Zauważmy, że jak patrzymy na to, co mówią inni, bardziej wojskowi komentatorzy, to rysują się dwie bardzo odmienne perspektywy. Jedna, która mówi, że Ukraińcy muszą przegrać, to jest tylko kwestia czasu, bo ich sprzęt, ich amunicja jest na wykończeniu, ich zapasy paliwa są na wykończeniu, że w wielu miejscach wojska ukraińskie właściwie już utraciły mobilność, że stały się po prostu garnizonami, które się bronią, ponieważ nie są w stanie się przemieszczać adekwatnie. I pod tym względem, a jeśli chodzi o straty Rosji, owszem, jeżeli nawet wierzyć, że w połowę tych strat Ukraina komunikuje, to te straty są rzeczywiście bardzo istotne, ale Rosja jest w stanie te straty zastąpić i nowe wojska wciąż wchodzą i są mobilizowane nowe wojska, które mogą wejść, więc z tej perspektywy to jest kwestia czasu. Druga perspektywa, która pojawia się, na przykład generał Skrzypczak, poniekąd dosyć znany i uznawany za eksperta w tej dziedzinie, bądź jest generałem, prawda? I on z kolei bardzo optymistyczne warianty przedstawia, że właściwie to Rosja już przegrała, to jest tylko kwestia czasu, kwestia dokończenia tego. Tutaj jedno słowo, pojawiły się też bardzo wiele komentarzy odnośnie wczorajszego komunikatu rzecznika rosyjskiego Dmitra Pieskowa. Postawił żądania w Ukrainie i wielu zinterpretowało to żądanie jako takie przyznanie się przez Rosję do pewnej słabości, już takie próby wycofywania się z tej wojny. Być może jest to jakaś próba wycofywania się z tej wojny, ale nie jest to próba związana z działaniami wojskowymi. Jest to, jeżeli już, to jest to kwestia dwóch rzeczy. Po pierwsze, jeżeli Rosja by próbowała się wycofać z tej wojny, to by wynikało to po prostu z tego, że te sankcje jednak na dłuższą metę się mogą okazać dosyć ciężkie. Chociaż tematem na inną rozmowę jest to właśnie, że te sankcje mogą osiągnąć zupełnie inny efekt, że mogą doprowadzić do trwałego podziału świata na dwa systemy, gdzie Rosja by na tym potencjalnie mogła nawet na dłuższą metę skorzystać. Ale to już rzeczywiście długofalowo, także o tym dzisiaj nie będziemy mieć czasu. Natomiast tutaj jest też kwestia dyplomacji. To znaczy Rosja nie chce za bardzo sprawiać kłopotów swoim chińskim sojusznikom, więc Rosja musi co jakiś czas wypuścić taki jakiś balonik sugerujący, że oni jednak są tutaj otwarci. Muszą cokolwiek pokazać światu, że oni by chcieli ten konflikt rozwiązać, żeby opinia publiczna była bombardowana takimi komunikatami, że Rosjanie, oni by chcieli tutaj ustąpić, prawda? Ale też jeśli chodzi o te komunikat pana Pieskowa, to też jednocześnie słyszeliśmy o tym, że również mówią o tym, że właśnie, że ta demilitaryzacja Ukrainy, ona zostanie przeprowadzona, że denazyfikacja Ukrainy zostanie przeprowadzona, więc to sugeruje, że te żądania, które zostały publicznie wypowiedziane, one nie wyczerpują całej puli tego, o czym by rzeczywiście była mowa podczas rozmów. To jest tak, jeżeli byśmy w 1944 roku, jeżeli Rosjanie w 1944 roku by mówili o tym, czego oczekują od Finów, to by pewnie przedstawili bardzo zwięźle swoje żądania, ale później jakbyśmy spojrzeli na szczegóły traktatu, to byśmy doczytali tam te szczegóły o tym, że partia komunistyczna w Finlandii ma być zalegalizowana, że prezydent Finlandii będzie tak naprawdę każdorazowo do uzgodnienia ze stroną rosyjską, że Finlandia będzie miała takie i takie ograniczenia i tak dalej. Także tutaj rzeczywiście przysłowiowy diabeł tkwi w szczegółach i wydaje mi się, że to nie należy za dużo odczytywać tego. Zresztą w ogóle widzę, że jest taka tendencja w mediach do szukania każdego możliwego sygnału, że Rosja cierpi na tym, że Rosja już jest lada chwilę gotowa przysiąść do stołu. Dzisiaj widziałem taki nagłówek, co po prostu idiotyczne to jest, że ponieważ w Rosji postanowiono
wprowadzić jakieś tam nowe prawo, które będzie pozwalało na to, żeby karać finansowo urzędników, którzy będą jakieś tam sprzeniewierzenia, machlejki robić, to stwierdzono, że Putinowi musi brakować pieniędzy na wojnę, bo skoro czegoś takiego się... to tak jakbyśmy mówili o tym, że w Polsce będziemy dawać więcej mandatów, bo nam brakuje pieniędzy na wojnę. No to nie jest ta skala w ogóle pieniędzy. Czyli jak rozumiem, panie doktorze, takich znaków wskazujących na to, że wojna ma się ku końcowi, pan nie dostrzega póki co. Dostrzegam je w formie tego, że rosyjskie wojska są bardzo blisko Kijowa. To jest znak, że wojna ma się ku końcowi, prawda? To bądź co bądź, zauważmy, że pytamy się co i rusz, kto wygrywa w tej wojnie. Ale czyje wojska się zbliżają do czyjej stolicy? Mówimy cały czas o tym tak naprawdę, że postępy Rosjan nie są tak szybkie, jak oni sami by chcieli, jak my moglibyśmy się spodziewać. I to jest prawda. Ich postępy nie są tak szybkie, ich straty nie są tak małe, są ogromne ich straty wręcz. Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem oporu ukraińskiego i kibicujemy Ukraińcom generalnie rzecz biorąc, ale no jest to walka, która mimo wszystko polega na oddawaniu co i rusz kolejnych kawałków swojego terytorium, zbliżaniu się tego pierścienia oblężenia do Kijowa. Tu problem polega na tym właśnie, największy problem, jak spojrzymy sobie z naszej perspektywy, naszej historii, jak my w 1920 roku odpieraliśmy napaść radziecką, to tam jednak była ta bitwa warszawska. Był moment, kiedy wydawało się, że wszystko jest stracone, że Warszawa lada chwilę upadnie, ale wtedy nasze rezerwy właśnie uderzyły na flankę radziecką i wywiązała się wielka bitwa. Tutaj natomiast nie widać po prostu, skąd Ukraina miałaby wziąć te rezerwy, żeby do tej wielkiej bitwy doprowadzić, żeby doprowadzić do skutku taką odsiecz Kijowa. Widzieliśmy w ostatnich dniach małe w skali i znaczące, że w ogóle są takie możliwości, małe ofensywy, kontrofensywy ukraińskie, gdzie odpychali częściowo od Kijowa, od Charkowa. Nawet jakieś ograniczone działania były tam na froncie wschodnim. To wszystko się dzieje, to prawda. Tylko czy to zmienia rzeczywiście całokształt sytuacji? No więc to wciąż za mało. Nie chciałbym tu być zbyt optymistyczny po prostu, pomimo tego, że naprawdę bym chciał moc optymistycznie o tej wojnie mówić, to niestety nie ma ku temu jeszcze przesłanek. Może to się zmieni, może rzeczywiście zużycie wojsk rosyjskich, takie stopniowe ścieranie ich doprowadzi do tego, że po prostu nie będą w stanie pójść dalej. Ale może to się dopiero pokaże pewnie za jakiś czas i mam nadzieję, że będziemy mogli, panie doktorze, to skomentować wtedy, gdy się tak stanie, albo gdy się stanie przeciwnie, również będziemy mieć okazję to skomentować. W takim razie bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za takie dosyć dogłębne, myślę, wyjaśnienie tej kwestii polskich myśliwców, które miały być przesłane na Ukrainę. Co do tych strategicznych perspektyw dla wojny, no cóż, z tego co pan mówi, to jeszcze po prostu jest za wcześnie. Tutaj będziemy cały czas czekać i to wszystko obserwować. Bardzo dziękuję raz jeszcze za rozmowę. Wszystkim naszym widzom bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam do tego, żeby wspierać nasz kanał. To można robić i dzięki temu też otrzymywać dostęp do filmu Bóg, który mówi o Najświętszym Sakramencie i o realnej obecności naszego Pana Jezusa Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi. Wszystkie informacje na banerze i pod tym nagraniem. Raz jeszcze dziękuję, kłaniam się z Panem Bogiem.